Cześć, witajcie. Przed nami dzisiaj gra Gondomania. Gra powstała w 1987 roku i została wydana przez firmę Data East. Jest to strzelaneczka, taka jak tutaj widzimy właśnie na tym demku. O! Lecimy sobie jakimś tam stateczkiem, no i strzelamy. No grafiku jakoś na początku tutaj chyba nie zaskakuje specjalnie. No ale co będzie, to się za chwilę okaże. Wrzucamy 3 żetoniki. I rozpoczynamy rozgrywkę. Grajmy razem! No i zaczynamy swoją misję. Oj! Nie udało się do końca. A tutaj czekajcie. Aha, bo ja mogę dopiero strzelić. A nie, mogę wcześniej strzelić. Myślałem, że mogę strzelać dopiero w momencie, kiedy... Niestety autofire nie działa. Jakieś bomby zaraz spróbuję tutaj namierzyć pod przyciskami, czy są. Bomb nie ma. Aha, czyli jeżeli z kimś się zderzę, to przez chwilę nie mogę potem strzelać. Właśnie. Tu się zderzyłem i teraz nie mogę strzelać. O, teraz powrotem strzał nie wróciło. To już żeśmy rozczaili, to dobrze. To jakieś toporki. O. Oj, znowu żeby mnie pocelował. Nie mogę strzelać. Nie wiem ile jest żyć na razie. Oj, 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 nie zdążyłem zebrać tego. A szkoda. Tutaj te monety właśnie trzeba... O, rozwaliłem się chyba tą wieżę, która tutaj nam się... I co teraz? A, to kontynuacja była. Dobra. Bo już mi kredyt jeden został, czyli... No, rozumiem. Czyli mniej więcej zasady mamy rozczajone. Szukam tutaj informacji, ile ja mam żyć. 4 chyba, bo widzę, że 3 tutaj obok tego ludzika jest na górze. Więc... Oj, 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 nie zebrałem tego, co chciałem. Bo się zapatrzyłem na górę ekranu. O! Ładnie. O, tu znowuż niestety nie udało się. No co jest? Nie mogę tego zebrać? Może to trzeba było zastrzelić, słuchajcie. No nie wiem, nie mogę tego ani zestrzelić. A, tutaj walczę z tym. Z jakimś robotem. No niestety. Poległem. Continue, dobra. No i co, uda mi się to stworzenie robociarskie rozwalić, czy niekoniecznie? O, niestety, czekajcie, spróbuję sobie tutaj doładować, nie wiem, jakaś energia czy coś. Nie wiem jeszcze, co chodzi z tym doładowaniem, wiecie? Które tutaj występuje. O, rozwalił mnie. Continue. A, nie mam żetonów, dobra. 10 żetonów wrzucamy. O, 11 się wrzuciło, ale mówi się trudno. Bo tu na ekranie niestety mam z pewnym opóźnieniem w stosunku do tego, co ja nacisnę. No niestety łącznie z licznikiem. Jest to gra uruchomiona, słuchajcie, na emulatorze. Nie jest to fizyczna maszyna, no i niestety są pewne niedoskonałości takiego rozwiązania. Nic na to nie jestem w stanie poradzić, no po prostu jest tak, jak jest. O, ładnie, ładnie, pięknie, ładnie. Wszystko dobrze. Trochę tutaj widzimy, że jakby ta gra przyspieszała momentami, tudzież zwalniała. Ale no niestety tak jest. O!
Aha, continue, dobra. Co jest, że nie mogę tutaj... Aha, bo to trzeba było na to najechać tylko, no dobrze. Chyba. O, zwolnia. Raz zwolnia, raz przyspiesza. Przynajmniej muzyka. No. O! Czyli my teraz strzelamy, patrzcie. Jak to, słuchajcie? No miga, kurczę, to tak wyglądałoby, jakby to trzeba było zestrzelić. Ale ja tu nie bardzo mogę to zestrzelić. Nie do końca rozumiem, na czym to polega. A, kontynuacja, dobra. Zagapiłem się, widzicie, znowuż. Strzelam, ale tu nic nie mogę z tym zrobić. Jak najadę, to piszczy. O! Oj! Pocelował we mnie. O, tu znowu mamy, słuchajcie. Nie wiem właśnie, co z tym. To jest jakaś energia? O! Dobra, kontynuacja. 7 kredytów zostało, słuchajcie. O! A to jakiś... Ognisty demon. Słuchajcie. Ognisty demon to chyba jest. No co jest, że ja nie mogę tego wziąć? Patrzcie. Aha, bo to jest nie do wzięcia w takim razie. A to? To jest też nie do wzięcia. No to fajnie. Aj. Niestety rozwalił mnie. Kontynuacja. Dobrze, lecimy dalej. No, dojdziemy do końca tej rundy, czy tam czegokolwiek? Czy się nie uda jednak? Jak mówicie? Muszę tak strzelać, żeby do niego dostrzelić, a nie wiem, czy widzicie, ale te pociski to są tylko do pewnego momentu, one strzelają. O, tutaj powoli się... No, rozwalił mnie. 5 kredytów zostało już tylko. No, 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 no. Oj, dostałem. No niby on cały czas wybucha, ale wybuchnąć nie może, patrzcie. No teraz ja wybuchnąłem znowuż. Kontynuacja, dobra, 4 kredyciki zostały. Ostatnie 4 kredyciki. Ale najważniejsze, że się udało, słuchajcie. Oj, 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 oj. O, wziąłem teraz to, patrzcie. Nie wiem, od czego to zależy. Raz się uda to wziąć, drugi razem nie. O, teraz wziąłem znowuż. Nie wiem.
Oj, nudziłem się niestety. Oj, znowuż mnie trafili niedobrze. No i tym sposobem zostało już tylko 3 kredyciki. O, tu znowuż mamy stateczek. Ale z nimi chyba nic nie mogę zrobić, słuchajcie. O, tu jest za 200, patrzcie. No i co? Nie wiem, nie rozumiem tego, powiem wam do końca. Tu niby się dało to wziąć. Wszystkie powinny się dać wziąć, a niestety się okazuje, że nie do końca. O. Dobra, lecimy. Jak to, co to z tym zrobić? No nie mam pojęcia. O, tutaj mamy coś też za 250. Ej. No i znowu już mnie pocelowali. Ojejku, ile tych toporków leci, patrzcie. A, tu za 300 mamy coś jeszcze. Nie no. No i co ja mam z tym zrobić? Jak nic nie mogę zrobić. O. No i co? Patrzcie. Jest to, a ja nie mogę tego wziąć. Może w to jakoś się muszę wpasować. O, czyli nie mogę się z nim zetknąć. No dobrze. Oj, marnie to widzę. Ostatni kredyt, słuchajcie. Ostatni kredycik. Uda się, czy się nie uda, jak mówicie. Oj, marnie to widzę, marnie. No, czekajcie, może coś z tego trzeba wziąć tutaj. Aj. No chyba się nie uda. No niestety nie udało się. Kredytu więcej nie mamy. Zobaczymy, czy będzie wpis. Jest wpis. Tylko jak tego wpisu dokonać, słuchajcie, jak... Pa. No nie wiem, jak się tutaj wpisu dokonuje, no nie. Bo nic mi tu nie działa. No a się wpisałem jakimiś... No pierwsze miejsce. Ale niestety nie udało się żadnym przyciskiem wybrać inne litery niż A i zatwierdzić jej. Może jeszcze tutaj sterowanie należałoby w jakiś tam sposób, słuchajcie, dopracować. Być może obsada poszczególnych przycisków nie była do końca dobrze przypisana, no tego nie wiem. No w każdym razie nie udało mi się dokonać poprawnego wpisu i być może również trzeba było jakimś przyciskiem dokonywać tam zbierania tych rzeczy, na które najeżdżam i to mi piszczało. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Jeżeli macie tą grę i możliwość przetestowania, to chętnie w komentarzach bym przeczytał, jak u was to działa, ewentualnie do czego żeście doszli, jeśli chodzi o konfigurację tego. A tymczasem nie zatrzymuję, pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji kanałów i do oglądania następnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!